Nie ma dramatu. Myślałem, że jak wstanę rano, to po prostu będziemy zakopani po uszy. Ale wychodzi na to, że przyszło słoneczko i powoli ten cały śnieg roztapia. Nie wiem, czy widzicie, ale taka fajna para unosi się nad asfaltem. Przez to, że ciągle tutaj była nie za fajna pogoda, to nawet nie zauważyłem, w jak fajnych okolicach jesteśmy. A mianowicie tam, jak widzicie, powoli odsłaniają się góry. Także koniec tego mazania, koniec siedzenia po Starbuckach. Ciśniemy na jakieś hajki wreszcie. No to zaczynamy nasz pierwszy hajk, a jesteśmy w Ogrodzie Bogów. Co mam powiedzieć? Nic nie mów już. A Ogród Bogów prezentuje się tak. Jak widzicie, pogoda nam... Jak się mówi? Ja myślę, że sprzyja. Sprzyja! Tego słowa mi właśnie zabrakło. Nie wiedziałem, czy chcesz ponarzekać, czy właśnie mówię, nie. Spoko. Chciałem powiedzieć, że mimo tego, że jest śnieg, jest bardzo fajnie, przyjemnie. Jak rano wstałem, to miałem takie... chyba dzisiaj nic znowu nie będziemy robić, bo padał deszcz. Ale się rozpogodziło, taki delikatny śnieżek pruszy, ale jest nawet w miarę ciepło. Tak bym powiedział, jak na śnieżne warunki. Myślę, że jest spoko, naprawdę. Tak. I bardzo przyjemne widoczki. Muszę wam powiedzieć, że byłem tutaj w październiku. Było akurat w miarę ciepło. Ale w takiej śnieżnej scenerii robi to zdecydowanie jeszcze większe wrażenie. Najśmieszniejsze jest to, że spędziliśmy wczoraj pół dnia szukając kaleson, czapek, rękawiczek. Jak widzicie po mojej głowie, czapka nie została użyta, rękawiczki nie zostały użyte, kalesonów też nie założyłem i może pogoda tego tutaj nie oddaje, ale jest naprawdę w miarę ciepło i przyjemnie na tyle, że ja już muszę zacząć chodzić rozpięty, a widziałem i takich, co po prostu na koszulkach tutaj chodzą. No w spodenkach może nie, ale na zwykłych t-shirtach tutaj chodzą. No i powoli nasz spacerek dobiega końca. No jak widzicie, hajkiem tego nie można nazwać. Są tu jeszcze takie ścieżki bardziej hajkowe, ale wszystko, co jest najważniejsze, wszystko, co jest najładniejsze, najbardziej interesujące, kręci się w tym tutaj całym kółku, które jest właśnie wybetonowane. A my mamy na pewno jedno jeszcze miejsce do odwiedzenia, a jeżeli starczy nam sił i chęci, to zrobimy sobie challenge. Ale o tym to opowiem, jeżeli tam w ogóle dojedziemy. Następny etap naszego hajkowego tripa. Odwiedzamy Red Rock Canyon. Patrzcie w ogóle na mapę tych hajków. Ja nie mam zielonego pojęcia, co na tej mapie się dzieje. Ale patrzcie, jak tu jest pięknie. Domyślam się, że gdzie nie pójdziemy, i tak będzie ładnie, więc śmigamy na kolejny spacerohajk. Kamera, akcja! No i tak jak sobie zaczęliśmy iść tym Red Rock Canyon, to tak zauważyłem, że właściwie jest to taki zwykły spacerniak, tylko po prostu w innej scenerii. Taki odpowiednik naszych polskich parków, gdzie możecie sobie pójść z psem. Ten pies może zrobić kupkę. Ale
tak, jest to taki jeden wielki open space, poprzecinany dziesiątkami różnych ścieżek. Więc no, całkiem fajne parki mają w tym Colorado. Akurat się przechadzamy obok takiej wielkiej skały. Za dzieciaka pewnie bym się próbował nawet tu wspinać. Ale starość nie radość. Jak widzicie, w sąsiedztwie mamy normalne domki. Tam jest pani, wyprowadza pieska. Akurat piesek w plecaku. Ale też się liczy. Warunki pogodowe się diametralnie odmieniły. Cash postanowił, że nie weźmie tym razem bluzy, bo mu się wydawało, że jest ciepło. Cash, jak jest? No jest trochę chłodniej niż na tym poprzednim hajku. Wiatr wieje. Taki... Jesteśmy na otwartej przestrzeni i zaczął wiać wiatr. Surprise. Dobra, ryzykując życiem, wspiąłem się na tą oto stromą grań. Ale słuchajcie, widoki są nieziemskie. Tam jest Garden of Gods, w którym właśnie byliśmy. A tutaj cała panoramka się rozpościera. No i powiem wam, trochę zazdro dla tych ludzi, którzy tu mieszkają. Codziennie rano budzą się do tych widoków. Mogą w każdej chwili sobie przyjść tutaj na spacerek. Chodź, Ryju. No tu. Nie wiem. Nie chcę się tam. No, ty masz klucze, czy nie? Nie, zamykam. Matko! Dobra, znalazłem. No to my się żegnamy z kolejną miejscówką. Otworzyłem. Co? Nie, ja jeszcze prowadzę. Ty dopiero będziesz prowadził potem. A, okej. Okay. Bo jeszcze jedziemy do miasteczka tego. A my się już żegnamy z tą miejscówką. Była bardzo piękna. Dziękujemy. Aż się panie popatrzyły, co ja odwalam. A my jedziemy jeszcze do ostatniej wartej miejscówki do odwiedzenia w Colorado Springs. A do takiego fajnego, ciekawego, hipsterskiego miasteczka. Też niedaleko stąd. Wszystko tu jest w okolicy akurat, co jest fajne i ciekawe. Nie wiem, czy powiedziałem... hipisowskiego miasteczka. Nie hipsterskiego tym razem. No i dojechaliśmy do ostatniego wartego stopu w okolicach Colorado Springs. Cash został w samochodzie, no bo wyobraźcie sobie, że wszędzie tutaj dookoła z jakichś powodów nie można parkować, chyba że jest się klientem tej oto knajpy, tawerny, czy whatever to jest. A chciałem tutaj przyjść z racji tego, że jest tutaj mega ciekawy hike, na którym byłem, nie wiem, 3 lata temu chyba. Niecałe 3 lata temu tutaj byłem, który prowadzi... O! Nie wiem, czy jeszcze stąd widzicie, ale ten hike to jest po prostu jedno wielkie mistrzostwo. Jak widzicie tam, jest, wszędzie są drzewka. A tu po środku taki biały paseczek prowadzi. To są schody. To są jedne wielkie, długie schody, które prowadzą na szczyt tej góry. No i ogólnie zabawa polega na tym, kto w szybszym tempie po tych schodach wejdzie na szczyt. Tak, by the way, znajdujemy się w miejscowości Manitou Springs. Na poboczu Colorado Springs, właściwie w niedalekiej odległości od Garden of Gods, czy właśnie tego Red Rock Canyon. Kurde, no ja już łapię zadyszki, a dopiero wchodzę asfaltem pod górę. Kondycja. No dobra, ja już dotarłem do podnóży tego hajku. No i takie szybkie przedstawienie.
Ten hajk jest bardzo krótki, jak widzicie, bo ma tylko 0,88 mili, ale ma 2000 stóp wysokości, no i ma 2768 stopni. Rekordowy czas wejścia na te schody jest 16 minut i 42 sekundy. Ja ostatnim razem, jak robiłem tego hajka, to chyba zrobiłem chyba coś w godzinę 05, dokładnie nie pamiętam. Musiałbym sprawdzić na mojej aplikacji, bo chyba nawet ze Strawą to robiłem. No jak widzicie, ten hajk się już tutaj zaczyna, pierwsze schody i potem tam, all the way do góry. No ale niestety tego hajku dzisiaj nie zrobimy. No, nie dlatego, że jesteśmy leniami śmierdzącymi, no ale dlatego, że musimy jeszcze pojechać do Denver dzisiaj, zobaczyć kilka rzeczy w Denver, spotkać się ze znajomymi Kesha, a jak zwykle jest już godzina 16, a my jesteśmy chyba jakieś półtora czy dwie godziny od Denver jeszcze. Tak więc, no jak zwykle, timing nasz kuleje, nic nowego. Ale dwie fajne miejscówki odwiedziliśmy, no i jeszcze to miasteczko Manitou Springs zaraz obejdziemy. No i dotarliśmy do tego bardzo urokliwego, sympatycznego, artystycznego miasteczka, które jest właśnie domem dla wielu galerii artystycznych, Manitou Springs. No i jak widzicie tutaj po szyldach sklepów, po wystawach, jest tutaj dużo rękodzieła, jest dużo biżuterii, można tutaj kupić dużo obrazów, jak widzicie. Każdy sklep jest inny. Co mi się tutaj bardzo podoba, to jest mega klimatyczne. Patrzcie, jak tutaj sobie ludzie na tym takim małym wzgórzu mają swoje domy. Ogólnie miasteczko jest znane ze swoich źródeł z wodą mineralną. Jest znane również ze swoich klifów. No i właśnie z tego hajku. Z tego słynnego schodowego hajku na sam szczyt góry. Co jak co, ale będąc w Colorado Springs, grzechem byłoby nie wpaść tutaj do Manitou i przynajmniej sobie przez pół godzinki nie pospacerować, nie posprawdzać tych wszystkich galerii, sklepów właśnie z pamiątkami. No jak ktoś się czuje na siłach zrobić ten hike. Druga sprawa, wpaść do Old City właśnie w Colorado Springs. Trzecia sprawa, Garden of God. Czwarta, Red Rock Canyon. Wydaje mi się, że są takie cztery główne, najważniejsze miejsca, które tutaj w okolicy można zobaczyć. A jest jeszcze to Downtown Colorado Springs, w którym, no jeżeli właśnie lubicie sobie połazić po barach, to też będzie co robić. Jest także ten jeden słynny, no nie tyle może słynny, ale jest ten salon kowbojski, w którym możecie potańczyć tu stepa, a wcześniej się go nauczyć, jeżeli odpowiednio wcześnie wpadniecie. Patrzcie, jak się chowa, patrzcie, jak się chowa. A teraz jego kolej, on będzie prowadził. A ja się chyba z wami żegnam i to będzie koniec tego vlogu. Jeszcze raz, no pokaż, jak tańczysz. Oszuście. A mi się wydaje, że to będzie koniec tego vloga i następnym razem widzimy się jeszcze nie wiem gdzie. Gdzieś się zobaczymy. Nara, mordy. Hello. 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 Aha, myśleliście, że to już koniec vloga, mordy, co? Nie martwcie się. Ja też tak myślałem, gdyby nie to, że po drodze do Denver odwiedziliśmy jeszcze jedną wartą pokazania miejscówkę. A mianowicie
The Lookout Mountain, a widoczki z tej miejscówki prezentują się następująco. Ja tu ryzykuję życie, ryju. A oni nie zostawiają subów, co? No właśnie. Co jest z tymi subami? Jeżeli widzicie cokolwiek tam daleko, takie maluteńkie grzybki. Nie, jak to nazwać? Ryju. A jeżeli widzicie takie tam maluteńkie prostokąty wyrastające z płaskiej ziemi, to jest właśnie Denver. No dobra, mordy. Teraz to już obiecuję, że naprawdę kończę vloga. Nathan bierze czas wolny, odmeldowywuje się. Dobra, mordeczki. Co się śmiejesz?